Crossover, z angielskiego skrzyżowanie, w motoryzacyjnym kontekście polegające na kombinacji różnych segmentów samochodów z SUV-em. Od 10 lat ten rodzaj nadwozia cieszy się ogromną popularnością i zdobył uznanie milionów użytkowników na całym świecie. Dziś sprawdzimy francuskie crossovery dostępne w grupie Zdunek. Po tych drapieżnych kłach każdy rozpozna Peugeot 2008. Idąc dalej, Renault Captur, czyli miejski crossover z napędem hybrydowym. Dacia Sandero Stepway, już druga generacja tego samochodu, która udowadnia, że da się zrobić świetny samochód za niewielkie pieniądze. I kwintesencja komfortu, Citroen C4. Sprawdźcie krótkie testy każdego z tych samochodów. Dacia Sandero Stepway to utrenowana wersja standardowego Sandero z większym prześwitem, no i oczywiście większą przestrzenią w środku. Możecie zapomnieć tutaj o możliwości przytarcia progu czy zderzaka na wysokim krawężniku. No i jazda po nierównościach również nie jest tu nieprzyjemna. Samochód dosyć prosty, ale wyposażenie jest bardzo przyzwoite. Mamy tu m.in. bezkluczykowy dostęp, kontrolę martwego pola w lusterkach, klonowanie smartfona i to bezprzewodowe na ten ekran dotykowy. Wszystko wygląda bardzo nowocześnie. Pod kątem wykończenia wnętrza samochód mnie zadziwił. Bardzo przyjemne materiały, no i bardzo estetyczne wykończenia, m.in. nawiewów, klimatyzacji. Dacia to przede wszystkim ekonomiczny wybór. W tej cenie dostajemy tutaj naprawdę sporo, ale zobaczymy, co mają do zaoferowania pozostałe brane dzisiaj pod uwagę samochody. Bardzo wygodny, szeroki wyświetlacz do multimediów. Stosunkowo niewielki wyświetlacz zastępujący zegary, ale za to uzupełniony przez nietypową dla tego segmentu rzecz, czyli head-up display, na którym wyświetlają się m.in. prędkość, ograniczenie prędkości czy wskazówki z nawigacji. Typowe dla Citroena budzi najwięcej kontrowersji. Czy to jest już crossover, czy hatchover, czy jak to inaczej nazwać? No faktycznie pozycja za kierownicą nie jest typowa, nie jest taka pionowa jak dla crossovera, ale jednak siedzi się wyżej, mamy też świetny ogląd na sytuację dookoła nas na drodze. Co nietypowe dla Citroena, to to, że ta jednostka napędowa, jak włączymy tryb sport i gwałtownie przyspieszymy, daje naprawdę fajny warkot. Przyspieszenie jest naprawdę niezłe, chociaż oczywiście priorytetem dla tego samochodu jest komfort zapewniany m.in. przez hydrauliczne zawieszenie. Zobaczymy, jak na tle Citroena wypadnie na przykład Peugeot. Podobnie jak Peugeot, Citroen dostępny jest również w wersji w pełni elektrycznej oraz oczywiście w benzynie 130-150-konnej i z silnikiem wysokoprężnym. Pierwsze wrażenia z Peugeot, którego zawsze byłem ciekawy, pracując w salonie tuż obok w Citroenie, bardzo pozytywne. Generalnie samochód jest drapieżny nie tylko z zewnątrz. Wewnątrz znajdziemy takie elementy, które nawiązują trochę do sportowego charakteru. Układ kierowniczy pracuje bardzo precyzyjnie. Nie jest on tak lekki jak w Citroenie, do którego jestem przyzwyczajony. Natomiast nie odbiera to komfortu temu samochodowi. No może nie bez powodu, te samochody są nieco droższe od Citroena. Peugeot 2008 ma też swoją elektryczną odmianę E2008, natomiast spalinowe wersje są dostępne zarówno w benzynie, jak i z silnikiem diesla. Wnętrze jest bardzo dobrze wygłuszone, a silnik nie brzmi jak trzycylindrówka. Wrażenia są naprawdę świetne. Tuż po wejściu do Renault Captur rzuca się w oczy pionowo ustawiony tablet. Bardzo praktyczne rozwiązanie i faktycznie operowanie nim odczuwane jest przeze mnie jak faktycznym, zwykłym tabletem, urządzeniem multimedialnym. Bardzo szybko reaguje w ogóle system multimedialny. Druga rzecz, która przykuła moją uwagę, no to ten taki, nie wiem, pływający, latający element kokpitu, który trochę jak regał oddziela nam na przykład jeden telefon, który kładziemy sobie na dole, drugi, który kładziemy u góry. Bardzo wygodnie sterowana jest automatyczna skrzynia biegów za pomocą tego joysticka. Swoją drogą skrzynia iTech jest dostępna również w Dacia Sandero.
Charakterystyka zawieszenia jest tutaj twardsza niż w przypadku samochodów z grupy PSA, które dzisiaj testujemy. Natomiast nie odbiera to zbyt wiele komfortu Capturowi. Crossover to przede wszystkim praktyczność i funkcjonalność. Bagażnik w Renault Captur może wydawać się dosyć niewielki, ale nie zapominajmy, że jest tu też miejsce na ładowarkę. No i oczywiście w wersji z silnikiem spalinowym będzie on stanowczo większy. Citroen C4 charakteryzuje się bardzo regularnymi kształtami bagażnika i praktycznym tunelem na długie przedmioty, na przykład narty. Próg bagażnika w Dacia Sandero Stepway jest dosyć wysoki, ale dzięki temu również bagażnik jest bardzo pojemny. Mamy tu też 4 uchwyty na siatki. Warto też zwrócić uwagę, że wszystkie klapy bagażnika podnoszą się na tyle wysoko, że osoba o moim wzroście spokojnie mieści się pod spodem. Cztery francuskie crossovery, 4 różne charaktery, natomiast te samochody mają ze sobą wiele wspólnego, co chyba widzieliście w dzisiejszych testach. Przede wszystkim praktyczność, funkcjonalność, no i niepowtarzalny design. Chociaż ten ostatni nie jest tutaj najważniejszy. Moda na crossovery nie wynika z wyglądu, a czegoś więcej. Który z nich najbardziej Wam się podoba? Peugeot, Citroen, Renault czy Dacia? Dajcie znać w komentarzach, oglądajcie kolejne odcinki i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!